Dzień dobry Państwu i oto właśnie dźwiękami z Kantaty o kawie rozpoczynamy kolejne pozbachowskie kawki. Ja nazywam się Jakub Polaczyk i dzisiaj, jak zapowiadałam tydzień temu, wybrałam dla Państwa muzykę z różnych krajów z epoki klasycyzmu. W związku z tym, że niedawno przypadał Memorial Day w Stanach Zjednoczonych, czyli Dzień Pamięci, zacznijmy może uwerturą, federalną uwerturą Benjamina Carra. Pozdora z klasycyzmu, który pomimo tego, że był Brytyjczykiem, był jednak związany z Filadelfią, z Nowym Jorkiem, jako kompozytor, jako organista, jako też wydawca i nauczyciel. I napisał też wiele oczywiście hymnów, wiele tworów użytkowych też dla kościoła, ale na dzisiejszy dzień wybrałem właśnie tą federalną uwerturę, która w sumie była częścią muzyki do teatru, zachowała się część fortepianowa. Audycją przegrywałem sobie, znalazłem tutaj właśnie motywy ze znanych pieśni amerykańskich, między innymi pojawia się Yankee Doodle, ale też jest część z Marsylianki, która też przecież The Beatles wykorzystali w All You Need Is Love. Usłyszycie Państwo wariacje i różne przeplatanie różnych motywów. I usłyszymy nagranie dokonanego dla wytwórni Naxos przez Symfonię Finlandię w orkiestracji Van Boera. Zapraszam do federalnej uwertury Benjamina Carra. Thank you.
cóż za utwór pełen niespodzianek, zaskakujących zwrotów i nawiązań do Yankee Doodle, który na początku, jak Państwo słyszeli w utworze, pojawia się w wersji dość swobodnej, ale pod koniec już cytat się pojawia wyraźnie. Skoro jesteśmy przy Ameryce, może posłuchajmy utworu z Ameryki Południowej, z Argentyny, dokładnie z Rio de Janeiro, kompozytora kapłana z okresu klasycyzmu, José Mauricio García. Tak się zdarzyło, że akurat ten kompozytor też skomponował utwór ku pamięci, mianowicie krótką symfonię, symfonię funebre. Proszę zwrócić uwagę, że utwór rozpoczyna się od samych instrumentów dętych i trąbki i instrumenty w ogóle blaszane pełnią dość znaczącą rolę, nie tylko rytmiczną, ale też kontrapunktującą. Motyw, który w tercjach przesuwających się sekwencyjnym mógłby też być motywem z muzyki Brahmsa, który bardzo lubił takie mikstury. Na początku mamy flety z obojami. Proszę posłuchać tej symfonii funebre.
Był to utwór José Mauricio Nunes Garcia, znanego z muzyki wokalnej, ale też muzyki instrumentalnej. Więc symfonia, kompozytor też wciąż nieodkryty. José Mauricio Garcia. Następny utwór, może przejdźmy do Europy. Trudno nie przedstawić jednego z głównych przedstawicieli oczywiście klasycyzmu, Józefa Haydna. Oczywiście Haydn znany z kwartetów, symfonii, ale posłuchamy jego opery, ostatniej opery, którą pisał właśnie na dworze Esterházy, Almiry. W związku z tym, że też w tamtym roku mieliśmy smutną wiadomość, że zmarła Jessie Norman, wybrałem dla Państwa arię z pierwszego aktu Almiry, czyli opery nawiązującej do legendy o Elmirze, która próbuje uwieść wojowników chrześcijańskich, między innymi Rinaldo. I stworzył swoją ostatnią, jak uważam, najlepszą operę, Almirę. Posłuchajmy arii z pierwszego aktu w wykonaniu Jessie Norman.
Tak właśnie to kończy się aria z pierwszego aktu Armidy Józefa Haydna Se pietate vente on numi, kiedy to właśnie Armida wyjawnia swoją chęć miłosnego planu związanego z zawodnięciem serca Rinalda. Następny utwór, który na dzisiaj wybrałam dla Państwa, na naszych pozbachowskich kawkach poświęconych klasycyzmowi, ale z różnych krajów, może poświęcę utworom na fortepian i też związanym z tymi postaciami. Może tutaj zacznę od ucznia Papy Haydna, między innymi Ignacy Player, znany konstruktor i też biznesmen z czasów klasycyzmu, którego firma, przecież Playelov, była ulubioną firmą, w której też występował i gdzie, na których fortepianach grał Chopin. Ale to oczywiście był, potem już syn przejął tą firmę, ale to był kompozytor austriacki, który był związany jednak z Francją. I te rysy francuskie, muzyki francuskiej, lekkości, pojawiają się w muzyce Ignacego Playela. Był to kompozytor nie tylko tworzący na fortepian, no bo się mogło wydawać, ale też symfonie, słynne też duety na dwoje skrzypiec. Wybrałem dzisiaj, żebyśmy posłuchali, proszę Państwa, może z Rondo Favorite, Adur. Thank you.
właśnie wysłuchaliśmy Ronda Ignacego Plejela w wykonaniu Maszy Dmitriewa na autentycznym fortepianie z epoki. I teraz kolejny utwór z Włoch. Kompozytorki pierwszej w historii w ogóle związanej Maestro di Cappella, cudownym dzieckiem Marii Rosa Coccia, klawesynistki, która w późniejszym etapie swojego życia zaniechała kompozycję. I wybieram się dla Państwa utwór, krótki menuet, na instrumencie z epoki, czyli na klawesynie, nagrany przez amerykańskiego wykonawcę Willa Butola. Posłuchajmy menueta. No i potem w krótkim utworze klawesynowej dałem dla Państwa utwór z Polski Macieja Kamińskiego, który spędził większość swojego życia jednak w Polsce i stworzył polskie opery. I nagranie, chcę tutaj podkreślić, otrzymałem bezpośrednio od dyrygenta, który od niedawna przebywa tutaj w Nowym Jorku, pod Nowym Jorkiem, Macieja Żółtowskiego, który z polską orkiestrą radiową nagrał ten utwór i właśnie teraz posłuchamy. Nędza uszczęśliwiona, uwertura do opery w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Macieja Żółtowskiego. Thank you.
I tak właśnie kończy się w tych klasycznych akordach uwertura do Nędzy Uszczęśliwionej Macieja Kamińskiego w nagraniu przez Orkiestrę Polską Radiową pod dyrekcją Macieja Żółtłowskiego, dyrygenta, który od niedawna tutaj właśnie pod Nowym Jorkiem jest muzycznym dyrektorem Catskill Symphony Orchestra i który w tamtym właśnie tygodniu obchodził swoje urodziny. Tutaj składamy w tej okazji też serdeczne życzenia artyście. I tak właśnie oto tym polskim utworem zakończyliśmy dzisiejsze postbachowskie kawki z muzyką klasyczną z różnych krajów. Za tydzień mogę zapowiedzieć, że w związku z tym, że mamy miesiąc z muzyką Azji, przeniosę Państwa w rejony Azji, gdzie też posłuchamy muzyki, czyli kance kawy, ale z muzyką azjatycką. Serdecznie na transmisję Państwa zapraszam. I życzę udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Jakub Polaczyk. Do usłyszenia.